Na ilość zgłoszonego zapotrzebowania na określone dobro mogą wpływać różne czynniki. Najbardziej znanym czynnikiem wpływającym jest cena tego dobra. Najczęściej jest tak, że jeżeli jakieś dobro drożeje, czyli jego cena rośnie, to my się spodziewamy spadku zainteresowania nabywaniem tego dobra. Drugim znanym czynnikiem jest poziom dochodów osiąganych przez konsumentów, ogólnie tutaj nazwanych jako ludność. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli dochody rosną, to zainteresowanie nabywaniem dóbr również rośnie. Z ceną dobra jakiegoś alternatywnego do dobra, które tutaj mamy określone jako X, czyli dobra Y, sytuacja jest taka niejednoznaczna. W zależności jaka jest relacja między tymi dobrami, czy to są dobra neutralne, komplementarne czy substytucyjne, przykładowy spadek ceny tego dobra może się wiązać ze zmianą popytu w postaci wzrostu lub spadku. Musimy wiedzieć, że można te zmiany popytu, które są reakcją na zmianę pewnego czynnika, czyli determinanty, można określić elastycznością cenową popytu lub też dochodową lub też mieszaną, w zależności od tego czynnika, który mógłby wpływać na tą zmianę popytu. Na podstawie tej treści zadania postaram się pokazać, jaka może być łączna zmiana popytu na wskutek zmiany trzech czynników, które niezależnie od siebie mogą nastąpić i w zależności od siły tej reakcji popytu na określony czynnik możemy uzyskać albo ostatecznie wzrost, albo spadek popytu. Wszystko zależy od zmiany tego czynnika oraz wyniku tej elastyczności określonego rodzaju. Jeżeli wypiszemy z treści zadania, że przeciętna cena dobra, tutaj na przykładowym zadaniu oczywiście pracujemy, przeciętna cena dobra wzrośnie o 5%, piszemy informację, że procentowa zmiana tego dobra, P to jest jako price z języka angielskiego, to jest wzrost o 5%. Jeżeli napiszemy, że procentowa zmiana tu Y jako dochód, to jest spadek dochodów ludności o 8% i że cena dobra alternatywnego to jest spadek o 3%. Zwróćcie uwagę na oznaczenie plus minus. Możemy dowiedzieć się, jaki wpływ na wielkość sprzedaży będzie miał udział powiedzmy tych trzech czynników naraz i w jakiej sile. Bez informacji o wartościach tych elastyczności bardzo trudno jest to oszacować. Więc teraz zacznijmy od wzorów na elastyczność cenową popytu, później dochodową i mieszaną. Jeżeli wiemy, że wzór na elastyczność cenową popytu to jest postać taka relacji procentowych zmian popytu do procentowej zmiany ceny i wiemy, że ta wartość w treści zadania wynosi minus 1, to my już po samym minusie wiemy, że jeżeli w liczniku jest wzrost, to przepraszam, w mianowniku mamy wzrost, to w liczniku będzie musiał być spadek, bo ta wartość na minusie oznacza, że jedna z wartości będzie musiała mieć znak przeciwny, czyli jeżeli jedno jest dodatnie, to drugie musi być ujemne. W przypadku elastyczności dochodowej popytu wzór jest bardzo podobny do elastyczności cenowej. Różnią się tylko tym czynnikiem, który jest uwzględniony w mianowniku. Za każdym razem będzie to procentowa zmiana popytu, ale w porównaniu, w odniesieniu do albo do procentowej zmiany ceny, albo do procentowej zmiany dochodów, w zależności jakiego typu jest to elastyczność. W treści tego zadania wyraźnie jest powiedziane, że elastyczność dochodowa wynosi 1,5 i my taką wartość zapisujemy. Trzecia uwzględniana tutaj w treści zadania elastyczność to elastyczność mieszana. Ona mówi o tym, jak zmieni się popyt w porównaniu do procentowej zmiany ceny tego alternatywnego dla dobra X, dobra Y. I tutaj ta wartość z treści zadania to jest przykładowe minus 3. I znając wartości tych trzech zmian czynników, determinantów, czyli zmiany ceny tego dobra, dochodu i ceny dobra alternatywnego, możemy policzyć, jaka będzie ta reakcja popytu, procentowa oczywiście, wynikająca z uwzględnienia jakby tej elastyczności, tej reakcji popytu na zmianę ceny, czy też dochodu, czy też ceny tego dobra alternatywnego. Po prostu będziemy za każdym razem korzystać z tej
relację, że ten cały ułamek ma konkretną wartość. Mnie interesuje wartość w liczniku, a więc, żeby uzyskać wartość w liczniku, wystarczy obustronnie przerzucić tutaj wartość mianownika na prawą stronę i możemy wtedy powiedzieć, że wartość w liczniku to jest wartość tutaj wynikowa tej elastyczności razy procentowa zmiana popytu. A więc generalnie za każdym razem będzie można powiedzieć, że wartość w liczniku to jest wartość mianownika razy wartość tego całego ułamka. A więc to razy to daje mi wartość w liczniku. I w ten sposób przeliczając zmianę tego czynnika ceny razy wartość elastyczności cenowej, wiemy, jaka ostatecznie nastąpi zmiana popytu. Tu można powiedzieć, że na podstawie samej zmiany ceny o 5% na plus spowoduje ta zmiana spadek popytu o 5%. W przypadku, gdy wiemy, że elastyczność dochodowa popytu jest 1,5%, a dochód spadnie o 8%, to jeżeli wiem, że tu w mianowniku jest spadek o 8%, to procentowa zmiana popytu wynikająca ze zmiany tego dochodu wynika, tak jak tutaj z tego przekształcenia pokazuje, minus 12%, czyli będzie to spadek popytu o 12% pod wpływem spadku dochodu o 8%, kiedy znana jest elastyczność dochodowa popytu na poziomie przykładowym 1,5%. Ostatnia elastyczność mieszana popytu została tutaj założona na poziomie minus 3. I jeżeli wiemy, że nastąpiła faktycznie ta zmiana popytu, zmiana ceny na dobro Y, na przykład na poziomie minus 3, czyli ceny po prostu spadły na to dobro alternatywne o 3%, a znamy wartość tej elastyczności, możemy też dowiedzieć się, ile wynosi wartość w liczniku, jeśli wiemy, że wartość w mianowniku wynosi minus 3%. Czyli z tego zapisu możemy ustalić zmianę procentową popytu na dobro X wywołane procentowo tu 3-procentowym spadkiem ceny dobra Y. Ostatecznie popyt w tym przypadku wzrośnie o 9%, czyli mamy jakby trzy zmiany popytu, które nakładają się na siebie i my musimy ustalić, jaki jest efekt łączny, bo mamy tutaj spadek o 5%, spadek o 12%, a tutaj wzrost o 9%. Dlatego możemy ustalić łączny efekt tych trzech zmian w postaci procentowej zmiany popytu takiej ostatecznej, na którą możemy określić na poziomie 8%. Także w tym zadaniu wykorzystane zostały trzy typy elastyczności: cenowa, dochodowa i mieszana, które wszystkie naraz dają łączną zmianę popytu na poziomie minus 8%.